Gościem studia Niepodległa jest pani Hanna Radziejowska, szefowa Instytutu Pileckiego w Berlinie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To dobra okazja, ten kongres Niepodległa, to dobra okazja, by porozmawiać o tym, jak obchody stulecia niepodległości Polski wpłynęły na wizerunek naszego kraju poza jego granicami, konkretnie właśnie w Niemczech, ponieważ ten wizerunek polskości poza granicami kraju to jeden z filarów, które przyświecały całemu programowi Niepodległa. Myślę, że rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była takim dobrym momentem, żeby zwrócić uwagę, że nie tylko, że historia Polski w XX wieku to jest doświadczenie walki z dwoma totalitaryzmami, ale to jest też doświadczenie budowania nowoczesnego państwa, znaczy próba budowania nowoczesnego państwa, bardzo dobra architektura przedwojenna, znakomite różne realizacje, świetni, nie wiem, emancypacja kobiet, prawa kobiet wyborcze, polityczne, bardzo wiele aspektów, które są kompletnie nieznane na świecie. My jako Instytut Pileckiego w Berlinie mieliśmy takie, ja bym powiedziała, takie zaskoczenie, że zazwyczaj, oczywiście my opowiadamy, zajmujemy się opowiadaniem przede wszystkim o doświadczeniu II wojny światowej, okupacji niemieckiej, ale okupacji też sowieckiej. Budujemy archiwa cyfrowe, współpracując z niemieckimi archiwami, ale myśmy od razu sobie uświadomili, że to nie jest problem, że Niemcy nie wiedzą, czym była niemiecka okupacja, nie wiedzą, nie znają polskiej historii, bo tej wielkiej, tak? Oni nie mają świadomości, jakby nie są zainteresowani może, no bo to się zresztą ze sobą łączy. Tak jak czegoś nie wiemy, to też nie interesujemy się tym, tak? No to logiczny, psychologiczny związek. Natomiast na przykład, nie wiem, Gdynia, tak? Perła polskiego modernizmu, nie wiem, Żoliborz, polskie architektki, właśnie to doświadczenie tych 20 lat niepodległości, które są no, fascynujące z perspektywy, nie wiem, choćby rozwoju lotnictwa, tak? Czyli takiej myśli inżynieryjnej, pierwsze różne projekty, wynalazki i tak dalej. To są rzeczy, które jakby w takim zrozumiałym języku w kontekście no, Bauhausu, który jest pewną w Niemczech taką ikoną nowoczesności. I myśmy zbudowali program Ćwiczenie Nowoczesności, który zresztą w tym roku miał 4. edycję i polega na tym, że spotykają się naukowcy i twórcy z Niemiec, Izraela i Polski i współpracują jakby wokół, jakby poznają te doświadczenie jakby tego modernizmu, Bauhausu, Białe Miasto w Tel Awiwie, czyli jakby widząc różne doświadczenia nowoczesności, jakby to jest, jakby jest taka refleksja na temat tych dobrych stron nowoczesności i ciemnej strony nowoczesności, no bo nowoczesność potrafi mieć też ten wymiar totalitarny, tak? I jakby to doświadczenie XX wieku można też zrozumieć przez ten pryzmat. Dla nas zawsze to było bardzo ważne, że to był sposób, żeby pokazać właśnie Gdynię, pokazać, nie wiem, polskich naukowców, prawa kobiet. I to jest dla nas, ja bym powiedziała, że to jest dosyć duży sukces, że na przykład w tym roku, jak była Triennale Architektury w Berlinie, no to jednym z elementów była wystawa o Gdyni, była debata wokół właśnie polskiej nowoczesności. Były artykuły na ten temat. To jest jakby, to jest wieloletnia praca, gdzie punktem wyjścia było to, że ludzie, którzy się zajmują Bauhausem, w ogóle nigdy nie byli w Gdyni, nigdy nie słyszeli w ogóle o tym, że nasz region, znaczy nasze narody, powiedziałabym, bo to można powiedzieć Polacy, Ukraińcy, my mamy swoje doświadczenie nowoczesności, tak? I to nie jest Bauhaus. I myślę, że to, zresztą jak mówimy na przykład w ogóle o tym doświadczeniu okresu międzywojennego, to jest w ogóle strasznie ciekawe, jak działa soft power, bo przecież Bauhaus był jednym z wielu elementów, z wielu takich różnych doświadczeń, nie wiem, nurtów tego, tych lat 20., 30. w architekturze, w designie, w ogóle w takiej myśli o społeczeństwie, o miastach i tak dalej. A stał się synonimem na całym świecie nowoczesności. Jako jeden, jako główny nurt, że gdzieś tam jest Corbusier, ale przede wszystkim jest Bauhaus. A to nawet jak my opowiadamy i pokazujemy, że no, w Bauhaus na przykład nie było kobiet
architektek, bo im nie wolno było studiować, tak? Mhm. A w Polsce okres międzywojenny jest, no, są pierwsze znakomite pary, znakomite kobiety, Brukalska, tak? Mhm. Kobiety architektki. I to jest, bo one mogły studiować, mhm, i mogły pracować w zawodzie, tak? Więc tak, to jest strasznie ciekawe, jakby też, jakby to jest pewna opowieść, która jest zrozumiała, bo jest właśnie w tym nurcie o nowoczesności, mhm, a zarazem jakby pokazuje jakby pewną, pewne korzenie naszego doświadczenia w XX wieku. Mhm. Czyli to docieranie poprzez kulturę, kulturę, która niesie ze sobą ideę, bo przecież w ten sposób myślimy o Bauhausie, jest takim najtrafniejszym kierunkiem, w którym powinniśmy zmierzać, jeśli chodzi o nawiązywanie dialogu. Właśnie mówiłyśmy o tej soft power. Czy to jest właśnie ten kierunek, którym najłatwiej nawiązujemy ten dialog? To jest jeden z kierunków. Natomiast myślę, że pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, znaczy rosyjska inwazja, pokazuje, że historia i te najtrudniejsze elementy tej historii w XX wieku, czyli II wojna światowa, okupacja niemiecka, okupacja sowiecka, że one, że to jest wiedza o tym jest w jakimś sensie gwarantem bezpieczeństwa i pokoju w Europie, bo zawsze było tak, że ta historia II wojny światowej, to jak Polacy ją opowiadają, to już tak, ojej, to jest takie nudne, w kółko taka martyrologia. Generalnie w Niemczech naprawdę w szkołach się o tym nie uczy. Jest opowieść o tym, jak zaczął się narodowy socjalizm w Niemczech od 1933 roku, jest Holokaust, ale nawet z badań wynika, że wiedza Niemców na temat II wojny światowej, kto był ofiarą, to jest oczywiście Żydzi, całe szczęście to wiedzą, jest Roma Sinti, są osoby niepełnosprawne, czyli akcja T4, i homoseksualiści. I to wynika z badań takich, które są robione przez Uniwersytet Bielefeld, ale to też wynika, widać w topografii miasta, to wynika z różnych, nie wiem, jak się uczy uchodźców, są specjalne kursy i są podręczniki, co znaczy być, co to są Niemcy, no to też te grupy są wymieniane. Co z tego wynika, że wiele milionów, tak, ofiar, jakby cały nasz region, wschód, po prostu nie istnieje, istnieje tylko Rosja, zawsze tak było, a podmiotowość Polski, Ukrainy, Białorusi w ogóle nie funkcjonuje. I to jest, to się okazało, że to nie jest kwestia naszego jakby hobbystycznego, że to jest tylko dla hobbystów i takich ludzi, dziwnych ludzi w Niemczech, że tam jest 200-300 osób polsko-niemieckich środowisk, które spotykają się i dyskutują, no i to wystarczy. Nie, okazuje się, że brak wiedzy, nie tylko o II wojnie światowej, czym była okupacja niemiecka, no wypadałoby, żeby wiedzieli, mhm, tak, czym to było w Polsce i naprawdę to powinno się zmienić, ale z tym się wiąże zrozumienie, czym była Rosja i czym jest doświadczenie totalitaryzmu sowieckiego, a potem czym, na czym jest zbudowana Rosja. Jak tego nie wiesz, to potem właśnie konsekwencje są naprawdę jakby wyraźne, znaczy brak zrozumienia, czym, jakby, czym to było, wiązało się z tym, że przez ileś lat wydawało się, że można zbudować normalne relacje tam gospodarcze, polityczne, naukowe z Rosją. I to zresztą Tim Snyder świetnie mówił, że przez tyle lat, bo on kiedyś jakby zaczęła się wojna, znaczy ta pełnoskalowa inwazja, on tak bardzo ciekawie to skomentował, że przez tyle lat Niemcy pouczały Ukrainę, jakby jak są, muszą się przepracować historię, po czym się okazało, mhm, że swoimi gospodarczymi projektami wielkimi doprowadziły do tragedii, wspierając tak naprawdę totalitarny reżim w Moskwie przeciwko Ukrainie i że ten paradoks jakby odsłonił, bo on jest na serio, że to jakby okazało się, że w tej chwili ta debata w Niemczech trwa. Całe szczęście trwa, ale tak naprawdę okazało się, że to nieprzepracowanie historii, nieznajomość, mhm, historii ma bardzo konkretne konsekwencje dla naszego regionu i tragiczne konsekwencje. Dlatego ja powiem tak, że kiedyś bym powiedziała, odpowiedziała na to pytanie pani tak, nowoczesność, że można w ten sposób pokazać ciemne, jasne strony tutaj, oczywiście archiwa, oczywiście współpraca naukowa, oczywiście badania II wojny światowej, ale dzisiaj to mam tak, że... To brzmi trochę jak praca u podstaw, prawda? Jest. I, ale i przede wszystkim, że naprawdę ta opowieść o II wojnie światowej i też może też ostatnio utworzyliśmy takie programy
inspirując się Giedroyciem i jakby pokazując, że jakby podmiotowość białoruskiej opozycji i w ogóle historii Białorusi, żeby poznawać też jakby u nas w ramach różnych projektów, spotkań, zarówno Białoruś, jak i wolną Białoruś, podkreślam, jak i właśnie historię i kulturę Ukrainy, bo jakby z tej relacji, z tego otwarcia na wschód okazało się, że to jest wszystko ze sobą powiązane. Mhm. I w tej chwili w Berlinie my mamy pośród jakby wielu projektów również są jakby stałe cykle, które są poświęcone właśnie też temu XX wieku, temu doświadczeniu XX wieku Ukraińców, Białorusinów. Czyli w tym przypadku Instytut pełni rolę pewnego rodzaju reprezentanta nie tylko tutaj historii naszej i tej naszej społeczności, ale innych krajów wschodu i tego zmieniania świadomości tych państw właśnie w Niemczech, prawda? No bo okazuje się, że nasze relacje, one wynikają z pewnego wspólnego doświadczenia. My trochę siebie odkrywamy. Ja podam przykład. Jak bardzo jesteśmy zaprzyjaźnieni z diasporą ukraińską w Berlinie, Wicze, i oni przygotowali tam taki projekt na Boże Narodzenie, znaczy ukraińskie takie spotkanie, jasełka, no nie zapomniałam, jak to się nazywa po ukraińsku, przepraszam, i różne kolędy. I ona była bardzo dumna, bo opracowywała te kolędy na podstawie takich z XX wieku, różnych z okresu też międzywojennego i z XIX wieku, z różnych opracowań. Mówi, że jedna kolenda była bardzo trudna i to trzeba było bardzo długo szukać, a to była klasyczna nasza, jedna z takich totalnie klasycznych kolęd. I ja byłam zaskoczona, że jakby my o sobie tyle rzeczy nie wiemy, tak? Nawet takich banalnych rzeczach. Bo nam się czasami wydaje, że Ukraina, tak, już tak blisko jesteśmy siebie, ale my o sobie bardzo dużo rzeczy nie wiemy, wzajemnie, tak? Znaczy, i to jest, myślę, że ta wspólnota pewnych rzeczy i różnice, bo my jesteśmy, mamy oddzielne historie, bo to nie o to chodzi, że my jesteśmy tym samym właśnie, nie, chodzi o to, że to jest jakby z tej wypadkowej, z różnych relacji między nami, bardzo wiele rzeczy się wydarzyło, które są fascynujące. I w tym sensie w Berlinie my opowiadając, jakby zapraszając do takiego dialogu, dyskusji, jakby staramy się tak, jakby otwierać ten świat, jakby dla, ten świat nieznany, egzotyczny świat dla zachodniego odbiorcy czy berlińskiego odbiorcy, ale że to jest gdzieś, zresztą tak samo jak w relacjach do Niemców, tak, że debata czy spotkanie, ono sprawia, że my też się czegoś dowiadujemy, bo to jest gdzieś, to jest wzajemne. Tak? Czy to jest tak, że obie strony są otwarte na ten dialog? Jest właśnie taki odzew ze strony niemieckiej, chociażby na państwa działanie Instytutu? To się zmienia, to znaczy ja bym powiedziała, że taka wytrwała i bardzo intensywna praca, ona przynosi powoli pewne owoce. I ja nawet tak jak patrzę, podsumowywaliśmy zeszły rok, to chociaż nasz instytut w połowie to się zamienił jakby w centrum dla ukraińskich różnych organizacji, od nas nie wyjechało, też współpracowaliśmy przy tym, no nie wiem, ze sto kilkadziesiąt transportów z pomocą medyczną dla różnych jednostek wojskowych, tak, nie wiem, kilkanaście dużych transportów z pomocą dla archiwów ukraińskich. I to wszystko, każda z tych rzeczy wymaga, i to są cała logistyka pracy, ale równolegle 200 kilkadziesiąt wydarzeń różnych, kulturalnych, historycznych. Jakie to są wydarzenia? Bo jestem to ciekawa. Są debaty, to są spotkania, to są, mamy stypendystów, którzy, nie wiem, badają pewne rzeczy i pokazują, później prezentują. To są koncerty, to są, myśmy mieli 11 wystaw też czasowych, różnych, zarówno, nie wiem, to jest o rewolucji białoruskiej i o tym, zrobiliśmy błyskawicznie wspólnie z Ukraińcami wystawy o pierwszych, nie wiem, miesiąc po rozpoczęciu się wojny, o uchodźcach, jak wyglądała pierwsze dni wojny, tak, którzy opowiadają o tym doświadczeniu. To są wystawy o Reinefarcie, czyli o nieukaranych zbrodniach. My się zajmujemy zarówno doświadczeniem, nie wiem, i opowiadamy o Lemkinie, twórcy
koncepcji ludobójstwo i mamy, nie wiem, seminaria naukowe wokół tego i zajmujemy się właśnie żydowskimi architektami w Polsce, w Gdyni, tak? Tak, to jest, rozumiem, że też docieranie do takich źródeł, do takich materiałów, do których tutaj z Polski pracując nie miałaby Pani dostępu. No, my współpracujemy, jesteśmy częścią Instytutu Pileckiego, znaczy my współpracujemy zarówno z Warszawą, tak, czyli rzeczy wspólnie pewne wypracowujemy, ale mamy też swoje projekty i swoje programy, które są na miejscu i mamy swoją znaczy rzeczywiście naszą jakby sercem jest archiwum. I podam przykład, na przykład pracując w archiwum w Bundesarchiv czy w landowych archiwach znaleźliśmy film Temersonów, awangardowy, ich pierwszy film Europa, który był uznany za zaginiony. I to wynikało z tego, że wprawdzie my zajmujemy się digitalizacją głównie archiwów, które dotyczą, no nie wiem, gestapo, no w sensie drugiej okupacji i tak dalej. Ale przez to, że pracujemy w tych archiwach, to zwracamy też uwagę na różne inne rzeczy i między innymi jak odkryliśmy, że właśnie od Temersonów zaczęła się nasza przygoda z kwerendą w archiwum filmowym Bundesarchiv, tak? I mamy tam ileś filmów, które no, były, znaczy, są nieznane w Polsce, o tak. I to jest też nasze, uważamy za nasze zadanie, żeby je przywracać polskiemu odbiorcy. Więc odpowiadając na Pani pytanie, czy mamy dostęp do rzeczy, które nie ma w Polsce, no w tym sensie, że pracujemy w archiwach. Natomiast my jesteśmy częścią, spójną częścią Instytutu Pileckiego jako całości. Mhm. Jakie są takie najbliższe zadania i plany Instytutu? Tak, praca, o której Pani powiedziała, to tak właśnie praca od podstaw tak naprawdę, ale to nie jest tylko jedyne Wasze działanie, bo rozumiem, że współpracujecie także z Polonią niemiecką, prawda? My jesteśmy skupieni na pracy z odbiorcą niemieckim, natomiast zareagowaliśmy na potrzebę nauki języka dla dzieci, które są z rodzin mieszanych albo właśnie tam jest bardzo duży problem, żeby się uczyć języka polskiego. W tej chwili może się to trochę będzie zmieniać, ale na przykład mamy specjalny cykl i to się cieszy ogromną popularnością warsztatów takich połączonych z komiksami. Mieliśmy taki jeden semestr, to było, że dzieci tworzyły komiks o misiu Wojtku, który przeszedł tą całą epopeję z armią Andersa i chodziło o to, że to jest nauka języka, znaczy dla tych dzieci, że to był kontakt z językiem polskim, ale też poprzez pewną historię, tak, i pracę artystyczną. Natomiast to jest wyjątek, bo generalnie się zajmujemy jednak, Berlin jest międzynarodowy i zajmujemy się pracą z naszą głównie niemiecką, ale też międzynarodową publicznością i to jest dla nas najistotniejsze. Myślę, że instytucje polskie działające właśnie na obczyźnie, bez względu na swoją taką ścisłą specjalizację, stają się po prostu ośrodkami polskości, takimi małymi ambasadami. No, oczywiście, praca jako plac, znaczy siłą rzeczy, nawet jeżeli nie jesteśmy instytucją ściśle dyplomatyczną, no to oczywiście, że jesteśmy częścią pewnego organizmu, to się jakby współpracujemy z innymi instytucjami polskimi, czy to jest Centrum Badań Historycznych, czy to jest Instytut Polski, czy to jest ambasada, bo to się dzieje nawet po prostu w sposób bardzo naturalny, że siebie wzajemnie wspieramy i że to są takie punkty odniesienia, miejsca, w których można też debatować o rzeczach bardziej, nie wiem, współczesnych, chociaż się różnimy jakby programowo, więc to jest raczej często, że różne tematy się, czasami pomagamy sobie nawzajem, chociaż tematy inne się pojawiają w innej instytucji. I to jest bardzo naturalne, bo to po prostu tak to działa. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne w myśleniu o właśnie tym, co nazywamy soft power, to jest budowanie pewnej infrastruktury, która pomaga na przykład Niemcom spotykać się z polską kulturą, polską historią, pewnym polskim doświadczeniem, tak? I ta infrastruktura to jest rozumiana szeroko, bo to zobaczmy, że jeżeli będzie dobre, szybkie połączenie kolejowe i będzie ich kilka, czyli na przykład będziemy jechać 4 godziny, co mam nadzieję kiedyś się wydarzy, z Berlina do Warszawy, to wiadomo, że to będzie miało bardzo naturalne konsekwencje, że ludzie będą częściej bywać w Warszawie, poznawać Polskę i tak dalej.
I to samo dotyczy instytucji. Pamiętajmy, że Niemcy w Polsce mają bardzo dużo instytucji różnego typu, nie wiem, 7 różnych fundacji w różnych miastach, różnego typu ośrodki naukowe, instytucje, bo to nie tylko Goethe-Instytut, ale też taki instytut, który się nazywa IFA, który też jest ministerialną instytucją, która promuje niemiecką kulturę w Polsce. My mamy dopiero, w tej chwili my jesteśmy trzecią instytucją, tak, w Berlinie. To jest w ogóle ciągle taka dysproporcja gigantyczna. Mm-hmm. I to jest infrastruktura, to jest taki konkret, który pomaga, jakby daje przestrzeń nawet do realizowania wystaw, spotkań, bo to jest naprawdę taki pragmatyzm, który jest potrzebny w budowaniu relacji, dialogu, czy opowiadaniu nawet o sobie. No, jakby ta przestrzeń, jakby to, żeby były te miejsca, w których można się spotkać. Punkty wspólne. A jeżeli jest ich więcej, to też jakby wybrzmiewa Polska, która jest różnorodna, tak? I tak samo jak Niemcy mają bardzo wiele różnych instytucji, to wynika z tego, że Niemcy też są trochę różne, tak? Różnią się, są zieloni i są socjaldemokraci i z tego wynika pewna koncepcja myślenia o kulturze, o historii i tak dalej. Także ja myślę, że Instytut Pileckiego w Berlinie jest jakby takim przykładem pewnej próby opowiadania, jakby budowania pewnej infrastruktury w stolicy naszego partnera NATO, lidera, jednego z liderów Unii Europejskiej i że to jest gdzieś jakby budując relacje potrzebne jest, żeby było to miejsce i żeby była taka no właśnie struktura, która nam pomaga się spotkać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję.